Cześć kochani, tam Was serdecznie w kolejnym filmiku. Dzisiaj będzie bardzo luźny, tak, który się nazywa numer 1 w mojej kosmetyczce. Zostałam otagowana przez bardzo sympatyczną dziewczynę z kanału Makeup and Look. Oczywiście link do jej filmu zostawiam na dole w opisie, jeśli jesteście zainteresowani. I ona ten tak sama wymyśliła, tak, ma w sobie 14 pytań i polega na tym, żeby pokazywać dokładnie po tylko i wyłącznie jednej rzeczy, która jest ulubiona w danej kategorii, czyli takie bardzo luźne odpowiedzi, ale są też to kosmetyki, których używam u siebie od dłuższego czasu, które są naprawdę fajne, sprawdzone i nie miałam najmniejszego problemu, żeby wybrać po jednej rzeczy do każdej z tych kategorii, dlatego zaczynamy. Pierwsza kategoria to jest krem i powiem Wam, że krem to jest krem z Lirac Hydrochrono Plus, to jest krem bardzo mocno nawilżający, którą pokazywałam chyba w mojej propozycji trzech kroków zamiast trzech kroków Klinik. Zużycie jest już naprawdę bardzo mocne. Tutaj było tylko 40 ml, czyli mniejsza pojemność niż w takich standardowych kremach. To był krem, który to dalej w sumie jest krem, który dalej naprawdę przepięknie pachnie, który bardzo mocno nawilża, który sprawia, że ta skóra jest tak gładka i jedwabista, że naprawdę przykro mi, że go kończę. Ja go kupiłam w takim fajnym zestawie na jakieś jeszcze przecenie w TK Maxie ze skrabem za cenę 7 funtów i naprawdę jeśli znajdziecie go gdzieś w TK Maxie, to bierzcie, uważam, że jest rewelacyjny, mimo że to jest krem do skóry bardzo suchej, to ten krem jest bardzo lekki, bardzo szybko się wchłania, a działanie na naszą skórę jest naprawdę świetne. Druga kategoria to podkład i powiem Wam, że ja Wam nie pokażę podkładu, a pokażę Wam krem BB. To jest Misha Imperfect Cover w odcieniu 23, to jest chyba moje 5, 6, 8, 10 opakowanie, nie mam pojęcia. W każdym razie od kiedy tylko go mam, zakochałam się w nim i zawsze mam go u siebie w toaletce. Dałam też już naprawdę kilku dziewczynom jakby takie odlewki z tego podkładu, z tego kremu BB i były z niego zadowolone. Jego test też jest u mnie na kanale, także Wam podlinkuję, jeśli jesteście zainteresowane, taką pełną recenzję i demo. Ja go też trzymam na buzi, jest godzina, dochodzi za 5, 8 wieczorem. Makijaż sobie robiłam o godzinie 7 rano przed pracą i powiem Wam, że tak on wygląda po 13 godzinach od aplikacji razem z pudrem, który mam za chwilę pokażę. Uważam, że moja cera wygląda bardzo dobrze, może nie do końca mega świeżo, ale jak na 13 godzin uważam, że jest całkiem fajnie, bez żadnych poprawek w ciągu dnia. Byłam w pracy, miałam jeszcze masę innych rzeczy dzisiaj do załatwienia, także to jest mój ulubiony produkt na buzie. Często też mieszam podkłady z nim, żeby mieć taki filtr dodatkowy przeciwsłoneczny, ponieważ Misha zawiera filtr 20, nie 23, tylko 42 PA++++ i to jest za pojemność 50 ml na eBay, płacimy 7 funtów, także polecam kupować go na eBay, nie na żadnych takich polskich, azjatyckich drogeriach internetowych, ponieważ tam oni nawet po 100 sobie za te kremy wywołają, także eBay Wam polecam sprawdzać. Trzecia kategoria to korektor i tu też na pewno sporo dziewczyn go pokażę, ja Wam pokażę oczywiście korektor z Collection, to jest Lasting Perfection, ja mam we wszystkich trzech odcieniach, od Waszej lewej, jedynka, dwójka, trójka. Może nie wiem, jeśli macie ochotę, dajcie znać, a daję Wam osobny post na temat tych korektorów z takimi swatchami. Powiem Wam, że jedynka świetnie się sprawdza właśnie pod oczy do rozjaśniania tej okolicy pod oczami, dwójka gdzieś na twarz, trójka jest bardziej, już bym powiedziała, różowa, trochę za ciemna do mnie, jednak mam ją, kupiłam i po prostu mam u siebie w zapasach. Także to jest korektor już osławiony, bardzo dobrze trujący, bardzo trwały, który się świetnie sprawdza, zresztą o czym już na pewno wiecie, bo jest wychwalany pod niebiosa i naprawdę na to zasługuje. Czwarte pytanie to puder i puder to będzie Benna w odcieniu banana. Zużycie, mam nadzieję, że zobaczycie, jest naprawdę spore i którego pudru bym nie użyła, to do niego zawsze wracam. To jest taki mój pewniak, który świetnie trzyma makijaż przez cały dzień, który bardzo ładnie łagodzi zaczerwienienia na twarzy. Jeśli jakieś macie, to on nosi Was świetnie sprawdzi. Ja za tą pojemność tutaj jest 42 gramy, zapłaciłam was około 9 funtów, te większe pojemności wychodzą dużo taniej, także ja Wam polecam, jest taki kolor do takich naszych, myślę, europejskich typów karnacji, bardzo fajnie się sprawdzi, świetnie trzymam makijaż i ja go naprawdę uwielbiam i serdecznie chcę Wam go polecić. Kolejna kategoria to cienie i powiem Wam, że też nie miałam najmniejszego problemu. Na chwilę obecną moim numer 1 jest paletka z MUA Undressed Me Too, której ja Wam robiłam swatche na blogu, też Wam mogę podlinkować ten post, jeśli jesteście zainteresowani. Jak już możecie zobaczyć tutaj tego najjaśniejszego cienia, zużycie jest naprawdę bardzo, bardzo duży, ten cień już jest zdenkowany. Uważam, że to jest naprawdę fantastyczna paletka do codziennych makijaży dla każdego. To są takie kolory, które warto mieć u siebie, naprawdę ja Wam ją polecam. Wiem, że też w Polsce na wielu stronach
stronach ona już jest dostępna. Tutaj cena jej to 4 funty, także naprawdę śmieszne pieniądze za 12 cieni tak fajnej jakości. Link ze słuchaczami właśnie do bloga stawiam na dole, ponieważ naprawdę bardzo fajna sprawa. Te opakowania, mimo że są plastikowe, to z nimi się nic nie dzieje. Tutaj fajnie ten zatrzask chodzi, mimo częstego używania cały czas dosyć fajnie wygląda. Kolejna kategoria to jest eyeliner i eyeliner, oczywiście eyeliner żelowy, również rozsławiony na YouTubie, to jest Maybelline, jaka to jest seria, Eye Studio, ja mam zarówno czarny jak i fioletowy i chcę Wam pokazać czarny, bo wiecie, wygląda czarny jak czarny, mocno czarny, ale ten fiolet uważam, że również jest warty uwagi, to jest taka śliwka, taki bardzo szlachecki kolor fioletu. Powiem Wam, że jednak z tym odcieniem fioletowym miałam lekki problem i musiałam go lekko ratować takim płynem a la Duraline, takim właśnie płynem ratującym kosmetyki, ale zarówno ten czarny, jak i fioletowy sprawdzają się świetnie. Dzisiaj kreskę też mam tym czarny wykonaną, muszę, tak już Wam powiedziałam, 13 godzin temu robiłam makijaż i dalej myślę, że on całkiem w porządku wygląda. Zużycie w tym czarnym eyelinerze też jest dosyć duże, z nim się jednak nic nie dzieje, rewelacyjnie się sprawdza, dalej sunie jak masełko, jestem z niego zadowolona. Myślę, że mogło około, nie wiem, 3-6 miesięcy, nie jestem do końca przekonana, ale z reguły takie eyelinery w formie żelowej wysychały mi po bardzo krótkim czasie i byłam ciekawa, jak będzie z tym, póki co jestem zadowolona. Kolejna kategoria. Tutaj mieliśmy już cienie, eyeliner, tusz do rzęs, absolutnie coś, co ostatnio widzieliście u mnie w teście na żywo, to jest Essence Get Big Lashes Volume Care Mascara, rewelacyjne to, że ci mamy na rzęsach w ilości warstw 2, także taki dosyć lekki efekt cienią uzyskam, wielka. Naprawdę wielka, ogromna szczoteczka. Pojemność tuszu to jest 12 ml, cena około 10-12 zł. Rewelacja, naprawdę. Mimo że ta szczoteczka jest duża, tak naprawdę masywna, ona nie nabiera zbyt dużo produktu na rzęsy. Przepiękny daje efekt, jednocześnie je podkręca, pogrubia, robi efekt sztucznych rzęs. Również link do testu na żywo znajdziecie na dole, polecam, uwielbiam, naprawdę świetna cena jak za taki efekt. Jestem tylko ciekawa, czy za jakiś miesiąc mi nie zgęstnie i czy dalej będzie się tak fajnie spróbować jak teraz. Ósma kategoria to kosmetyk do brwi i to też nie miałam już problemu, coś co jest najtańszym kosmetykiem do brwi u mnie w toaletce, to taki ciemny cień z zestawu Essence. Tutaj nawet już można powiedzieć, że po ponad roku używania widać w nim lekkie zużycie. Mam go też dzisiaj na brwiach, tylko z bezbarwną maskarą przeciągniętą. Fajny kolor, to jest taki, bym powiedziała, uniwersalny odcień brązu do większości takich właśnie ciemnych włosów, chociaż też myślę, żeby się całkiem fajnie sprawdził. Ten jasny wygląda na pewno będzie lepszy, chociaż tych cieni też możecie używać jako po prostu cienie na powieki, to nie jest powiedziane, że coś jest do brwi, to już nie możemy tego użyć do oczu. Rewelacja, cena również 10 zł, no to opakowanie takie to sobie bardzo takie tandetne, bazarkowe, ale kosmetyk sam sobie jest naprawdę świetny. Już też kilka razy Wam pokazywałam u siebie w filmikach, o ile dobrze kojarzę. Dziewiąta kategoria, bronzer, już zbliżamy się do końca. Też mam go dzisiaj na sobie, także możecie zobaczyć, jak on wygląda, chociaż tutaj mamy parasolki z boku, to sztuczne światło i tak dalej, ale MAC Harmony, od kiedy kupiłam go, nie wiem, kiedy ja mam go Agnieszki, kiedy gdzie byłam, w marcu, w lutym, w każdym razie kilka tygodni temu, chyba w lutym jakoś gdzie byłam, w lutym, chyba tak, w lutym, zużycia nie widać w ogóle, używam go bardzo często, przepiękny, uniwersalny odcień brąz, to jest niby, wiecie, blasz, czyli róż, ale każdy wie, że możemy go używać do konturowania, uważam, że wygląda przepięknie, można naprawdę uzyskać bardzo ładny efekt, taki efekt jak te kobiety z magazynów, takie właśnie konturowanie, taki cień, no coś pięknego. Jestem ciekawa, czy kręcenie przy takim świetle testów na żywo byłoby dobrym pomysłem, także muszę spróbować i zobaczyć, jakby to wyglądało, ponieważ to jest kosmetyk naprawdę bardzo warty, moim zdaniem, uwagi. On tutaj w UK wychodzi taniej, ponieważ on kosztuje 18 funtów za 6 gram, i to jest kosmetyk wypiekany, myślę, że spokojnie na 3-4 lata taki produkt nam wystarczy, na dziś codziennie będziecie go używał, także to aż tak po kieszeni nie boli, jeśli rozłożymy sobie czas oraz efekt, jaki daje, uważam, że warty jest uwagi. Tak już też kiedyś wspomniałam, to opakowania są takie plastikowe, trochę tandetne, ale
Byleby się nie rozwalił, nie otwierało. Kolor są sobie rewelacja, genialny. 11 kategoria, 10 kategoria to jest róż. I powiem Wam, że na chwilę obecną używam dwóch róży, ale nie mogę powiedzieć żadne, że któryś z nich jest aż na tyle wielkim ulubieńcem, że chciałabym Wam go pokazać, ponieważ ja nie jestem zbyt różaną dziewczyną. U mnie bronzer i rozświetlacz to podstawa, dlatego kategorię różu sobie odpuszczę. Nic Wam na chama to nie będę pokazywała. Na siłę. Wyrażę się, na siłę nic Wam nie będę pokazywała. I na to 11 kategoria, rozświetlacz. Uwielbiam, ubóstwiam, wiele z Was go ma, uważam, że jest naprawdę świetny. U mnie też się sprawdza też na całą powiekę do rozświetlania różnych części twarzy, czyli Mary Luminizer z The Balm. Jak już mam, myślę, pół roku czy coś takiego, zużycie jako taką, myślę, bardzo nie widać, może jednej w środku jest lekkie wgłębienie. Przepiękny szampański kolor, który u mnie na twarzy utrzymuje się naprawdę przez cały dzień. Cena około 14 funtów za pojemność, 8,5 grama za taki produkt. Uważam, że naprawdę grzechem jest go nie mieć, a rozświetlacz i bronzer, tak jak już Wam wspomniałam, u mnie coś ważniejszego na twarzy niż na pewno brwi czy rzęsy. Taki zestaw to jest u mnie podstawa, lub mieć wykonturowaną i rozświetloną twarz. 11 kategoria to pomadka. I powiem Wam, że mam swoją ukochaną pomadkę. Jeśli bym miała wybrać ze wszystkich pomadek, którą mam, tylko jedną, co byłoby naprawdę ciężkie, ponieważ lubię pomadki, ale na pewno sobie zostawiłam MAC Russian Red. To jest kolor, o którym już nie trzeba mówić. Mocno rozsławiona, matowa czerwień z takimi właśnie niebieskimi tonami, w zimnych tonach, która nam bardzo ładnie wyciąga kolor z zębów, tą jasność z zębów. Jeśli szukacie czerwieni, kupcie ją naprawdę. Dodatkowo przepięknie pachnie, to jest właśnie wykończenie matowe. Muszę Wam zrobić jeszcze oddzielny film na temat tej drugiej czerwieni z MAC-a, która mnie dosyć mocno zawiodła, zrobić taki test. Myślę tutaj o Rihanna, Viva Glam by Rihanna, ta pomadka, którą Wam pokazałam kiedyś na Instagramie. Uważam, że jest niewarta tych pieniędzy. Ta jest bardzo, bardzo trwała, fajnie się wpija w usta, długo z nami zostaje. Uważam, że kolor jest genialny i to jest taka czerwień idealna, klasyczna. I naprawdę Wam ją serdecznie polecam. Wiem, że też sporo z Was ją ma i dobrze, ponieważ warto moim zdaniem promować fajne, dobre produkty. 13 kategoria błyszczyk. I powiem Wam, że na chwilę obecną moim ulubionym błyszczykiem jest Maybelline Color Sensation Shine Gloss odcień 460 Electric Orange, który Wam pokazywałam już chyba w tagu Kocham Wiosnę. Mam tych błyszczyków z tej serii bodajże 6, 5. Już Wam jakiś czas temu obiecywałam, że zrobię na blogu ich wszystkich. On jest tutaj z wszystkich słocze. To są błyszczyki, które są klejące, które są dosyć długotrwałe, które się równomiernie zjadają z ust, które tych ust nie wysuszają. Uważam, że są naprawdę fajne, godne uwagi. Zresztą firma Maybelline to jest jedna z moich ostatnio ulubionych firm. Zrobiłam też oddzielny filmik na jej temat, jednak potrzebuję małej jakby pomocy technicznej do jego wrzucenia, ale już za jakiś czas ten film na pewno się pojawi. O kosmetykach Maybelline, które mam, które używam, które chcę Wam polecić, ale seria Sensation Color Shine Gloss jest bardzo fajna. Oraz ostatnia kategoria, 14, pielęgnacja ust, to tutaj trzeba było pokazać jakiś typowy kosmetyk, przepraszam, jakiś typowo kolorowy. Ja jednak pomyślałam, że nie udam pokazywała żadnych balsamów czy maseł do ust, ponieważ mój ulubiony balm już się skończył, to co mam na chwilę obecną, zbyt moich ust nie pielęgnuję, ale coś, co Wam chciałam serdecznie polecić, to z Lasha Bubblegum Lip Scrub, czyli to moje drugie opakowanie skrabu do ust, który nie dość, że te usta przepięknie pielęguje, dodatkowo fajnie je nawilża, odżywia. To jest moje już drugie opakowanie, tak jak Wam wspomniałam, to zużycie po jakichś 3 miesiącach codziennego wieczornego używania jest smakowite, działa fantastycznie i cena 5 funtów na coś, co mi wystarczy na 6-9 miesięcy codziennego używania wcale nie jest aż tak dużo, chociaż wiem, możemy sobie sami zrobić w domu kosmetyki, ale ja jakieś takie domowe kosmetyki nie jestem się za bardzo bawić, w maseczki, skraby czy tak dalej, jedynie to co od czasu do czasu peeling kawowy. Jednak te kosmetyki z Lush uważam, że są naprawdę genialne. I na tym się już kończymy, tak? Na 13 z 14 pytań Wam odpowiedziałam. To są moje takie perełki, kosmetyki, które bardzo, bardzo lubię, które chcę Wam polecić. Nie zastanawiałam się ani chwili, co Wam pokazać.
której kategorii. Mam nadzieję, że coś się Wam przydało, chociaż wiem, że sporo z tych kosmetyków już ode mnie znacie i widzieliście mnie na kanale. Wszystkie linki, testy, blogi i tak dalej będzie podlinkowane na dole, a ja już Wam bardzo dziękuję za oglądanie i trzymajcie się, do usłyszenia. Buziaki, pa!